Cześć, witam na moim kanale. Zapraszam dziś na kolejny odcinek. Dzisiaj niestety, a może stety, nie o bunkrach, a o moim EDC, ponieważ pod jednym z filmów dostałem komentarz, co to za nerka i dlaczego jest taka wypchana, a więc chcę zaprezentować Wam wyposażenie, jakie ze sobą zabieram. Będzie to również taki nowy cykl na tym kanale, że co jakiś czas będę wrzucał filmiki odnośnie wyposażenia, jakiego używam w wyprawach. A więc cóż, dlaczego nerka i dlaczego tak? Za chwileczkę Wam ją zaprezentuję, co jest w jej wyposażeniu, jak to wygląda. A nerka to nic innego jak nerka firmy Helicontex, model Bandicoot. A więc przejdźmy do omówienia tego wszystkiego. A znaczenie słów w dzisiejszych czasach jestem przygotowany nabiera zupełnie innego znaczenia. Pamiętam, jak co niektóre osoby za moimi plecami śmiały się z tego, co robię, jak się ubieram, a później z przerażeniem w oczach wstali w kolejce do Biedry celem zakupienia papieru toaletowego, nie mając pojęcia co, jak, do czego, jak mają się zachowywać. A więc bycie przygotowanym ma znaczenie. I zachęcam do przećwiczenia w swoich domach różnych scenariuszy na różne sytuacje kryzysowe. Niekoniecznie związane z pandemią, ale mogą być to zagrożenia związane z pożarem, zalaniem czy jakiekolwiek inne dziwne zdarzenia, które mogą wystąpić w naszym życiu. A właśnie taki podstawowy sprzęt EDC, jak to się mówi, czyli sprzęt noszony ze sobą zawsze, codziennie przy sobie, może nam znacznie ułatwić życie. A dlaczego nerka? Ponieważ nazbierało mi się troszeczkę tych klamotków edecowych, które zawsze zabierałem ze sobą i zmiana spodni stawała się nie lada wyzwaniem, wyzwaniem porównywalnym z przeprowadzką. Przekładanie tego wszystkiego z jednej kieszeni do drugiej zajmowało dość dużo czasu, a więc postanowiłem mieć to wszystko w jednym miejscu, wszystko zorganizowane i niekoniecznie musi być to plecak ucieczkowy czy torba, którą wcześniej prezentowałem na swoim kanale. Doszedłem do wniosku, iż trzeba taką saszetkę zakupić, no i wybór padł właśnie na Helicona. A więc nie przeciągając, zajrzyjmy, co tam się znajduje. Nerki tej używam już od 3 lat, także jest ze mną codziennie. Jest troszeczkę przybrudzona, ale nie ma żadnych uszkodzeń, przetarć, dziur. Bardzo świetnie się sprawdza. Na froncie nerki mam patcha pamiątkowego z imprezy zorganizowanej przez firmę Bastion 69. Jest to firma zajmująca się handlem sprzętem survivalowym, outdoorowym, militarnym. Podlinkuję w komentarzu pod filmem adres do strony tej firmy. Naprawdę bardzo ją polecam. A więc cóż, przejdźmy dalej, co tam się znajduje. Na froncie karabinczyk przytwierdzony do zamka. Ułatwia on przytroczenie kluczy na parkingu, gdy otwieram samochód, pakuję jakieś zakupy. Po otwarciu przedniej kieszeni uzyskujemy dostęp do rękawic. Rękawice nitrylowe, jednorazowe zawsze się przydają, w szczególności dziś. Pamiętajcie, udzielając komuś pierwszej pomocy, zawsze dbamy o swoje bezpieczeństwo. Następna rzecz, pendrive, kabelek OTG, by połączyć telefon właśnie z takim pendrive'em, z dyskiem zewnętrznym. No i rzecz następna, jest to mój portfel. Portfel wykonany z aluminium lotniczego. W portfelu mieszczą się karty płatnicze, dowód osobisty, prawo jazdy. Kieszeń główna. Tutaj jest bardzo dużo rzeczy. Jedną z tych rzeczy jest zapalniczka. Zapalniczka jest zapalniczką żarową, a więc odporną na wiatr, zamykaną, tak dość solidnie wykonaną. Kolejna rzecz, szminka ochronna do ust. Filtr do wody, tak zwana słomka życia.
za pomocą takiego zestawu możemy napić się wody nawet z kałuży. Latareczka jest to Olight S1R Baton, tak to wygląda. Fajny klips, można założyć na daszek do czapeczki i spełnia rolę również latarki czołowej. Folderek z Tyrany firmy Gerber towarzyszy mi w moim życiu już od 8 lat. Troszeczkę taśmy izolacyjnej PCV, multitool firmy Laterman z młotkiem, z różnymi końcówkami, bitami, kombinerki, przecinak do drutu, wszystko to, co w multitoolu się przydaje. Jedną z fajnych funkcji jest młotek, którym można wbić gwóźdź, pineskę, cokolwiek. No i najważniejsza rzecz w wyposażeniu, otwieracz do butelek. Od jakiegoś czasu również w nerce znajduje się płyn do dezynfekcji dłoni. Długopis, oczywiście by mieć czym pisać. Długopis też firmy Olight ma taką funkcję, iż w nocy można go zapalić i pisać, nie używając dodatkowej latarki. Jak widzicie, też jest z Tyrany, a więc robi robotę. Bandanka, właściwie komin. Wiadomo, przychodzi czas zakupów, zakrywania oczu, nosa, wszystkiego, czym bakterie mogą się do nas dostać. No z tymi oczami to przegiąłem, ale tak to wygląda. Obcinaczki do paznokci, pęsetka i to jest te najważniejsze zagadnienie, jakie się w tej dużej kieszeni znajduje. Również tutaj od środka mamy taką kieszonkę siatkową. Na tej kieszonce siatkowej posiadam mały zestaw pierwszej pomocy. Znajdują się tutaj, jak widzicie, tabletki przeciwbólowe, plasterki, jakieś gazy do odkażania. Mam tampon, którym też można tamować krwotoki. Maseczka do sztucznego oddychania. Na tyle znajduje się kolejna kieszeń. Do zawartości tej kieszeni za chwilkę przejdziemy. Tylko się tutaj ogarnę. I na tej tylnej kieszonce znajdują się kabelki. Kabelek do ładowania tego Olighta batonika. Kabelek do ładowania telefonu. Powerbank, zasilanie, którego może zawsze brakować. Mi wystarcza ten powerbank na trzykrotne naładowanie telefonu. Troszeczkę zrywek i wykorzystuję jeszcze jedną funkcję, bo jeszcze znajduje się tutaj jedna taka kieszeń. Ona służy do przetknięcia nerki przez pasek, ale ja tam właśnie trzymam chusteczki nawilżone do wytarcia dłoni, twarzy i tak się prezentuje ta nerka.
No to widzicie, tak się prezentuje moje wyposażenie. Tak jak wspominałem wcześniej, na kanale w najbliższym czasie będą ukazywały się również filmy z tym związane, ponieważ chcę zaprezentować Wam wyposażenie, jakim posługuję się na takich wyprawach. W najbliższym czasie też nakręcę film o swojej apteczce, o wyposażeniu, jakie zabieram na wyprawy, ponieważ na wyprawach mogą zdarzyć się różne dziwne sytuacje kryzysowe, a udzielenie sobie pierwszej pomocy bądź osobie drugiej, która bierze udział też w takich wyjazdach, jest zawsze ważne i trzeba być do tego przygotowanym. A więc cóż, jeśli podobał Wam się ten film, wiecie, co trzeba tam zrobić, pozamiatajcie. No i cóż, do zobaczenia na szlaku. Cześć!